dzisiejszym odcinku. Szpilka o walce Materli, Jóźwiak o Mamedzie, Różalski o szczepionkach na COVID, Martin krytykuje UFC, McGregor zabiera głos w sprawie powrotu, Gamrot odpowiada na opinię przed walką. W dniu 16 marca podczas gali XTB KSW 92 w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Kuberski zmierzy się z Michałem Matellą. W kontekście nadchodzącego starcia Artur Szpilka podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z Patrykiem Prokulskim dla TVP Sport. Przed nim, ale tak samo przed Kuberskim, to nie jest tak, że to tylko jeden ma, może Kuberski młodszy, bardziej głodny, ale staje naprzeciwko Skurczybyka. Skurczybyka, który zjadł na tym zęby i który wyjdzie, jak w tej piosence, ja przyszedłem, żeby wygrać, nie? Artura Szpilkę i Michała Materlę łączy bliska przyjaźń. Artur planuje uczestniczyć w nadchodzącej gali KSW, aby wesprzeć swojego przyjaciela, byłego mistrza. KSW, jak mielibyśmy określić głowę KSW, serce KSW, technikę KSW, to chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, kto jest tym sercem KSW. I powiem ci tak szczerze, jest to fenomenalny zawodnik, przykład człowieka, rodziny. Uwielbiam jego jako zawodnika, człowieka. Do tego Piotr Kuberski był gościem na kanale In The Cage. Z ostatnich wywiadów wynika, że Kuberski darzy Michała Materlę ogromnym szacunkiem. W swoim najnowszym wywiadzie Piotr wyraził opinię, iż w trakcie walki z Materlą należy być czujnym w każdej sekundzie. Ja, gdzie zrobił krok za dużo, gdzie po co ja tutaj jestem, nie? I faktycznie jest bardzo niebezpieczny po dziś dzień i apeluję też po raz kolejny. Tu w wielu wywiadach apelowałem, proszę nie nazywać Michała dziadem, bo chociażby walka na Koloseum właśnie dwa pokazała to, że jest nadal mega niebezpiecznym typem, który faceta w kwiecie wieku położył jednym ciosem. Ja uważam. Sebastian Przybysz, były mistrz KSW, przygotowuje się do swojego powrotu do klatki, zapowiada gotowość na nowe wyzwania i dzieli się swoim historią od ostatniego pojedynku, publikując specjalny materiał wideo w mediach społecznościowych. Ostatnie miesiące to długa, nowa i niełatwa droga. Po ostatnim pojedynku musiałem zmierzyć się z wieloma demonami. Chciałem dokonać szalonych rzeczy i narzuciłem wysoką częstotliwość walk. Skończyło się przetrenowaniem, pojedynkiem nie po mojej myśli i kontuzją. Gdyby nie najbliżsi mi ludzie, to ciężko byłoby mi się podnieść. Dostałem od nich wielkie wsparcie i ciężko pracowałem nad powrotem do zdrowia. Jestem teraz jeszcze lepszą wersją zawodnika niż w zeszłych latach. Trudne momenty budują charakter, gdy potrafiłem wyciągnąć z nich wnioski. Ja wyciągnąłem wielką lekcję z tych ciężkich dla mnie chwil. Jestem gotowy na wielkie wyzwania. Obiecuję, że nie zawiodę. Wróciłem. Martyna Kieryczyńska szybko wraca do akcji One Championship, mierząc się z Ekateryną Wandarajewą na gali One Fight Night 20 w Bangkoku 8 marca. Kieryczyńska, triumfując technicznym knockoutem w swoim debiucie dla organizacji, zdobyła dodatkowy bonus. Znana z osiągnięć w Muay Thai i K1, zmierzy się z Wandarajewą, której ostatnia walka nie była udana, mimo wcześniejszych sukcesów, w tym zwycięstwa nad Joanną Jędrzejczyk. Sebastian Rejewski wraca do oktagonu podczas gali KSW 93 w Paryżu 6 kwietnia, aby zmierzyć się z Imarem Gi, podwójnym mistrzem Hexagon MMA. Rejewski, znany ze swoich stójkowych umiejętności, zmagał się o tytuły mistrzowskie, ale teraz stanął przed kolejnym wyzwaniem. Francuz z bogatą karierą w MMA posiada pasy mistrzowskie i doświadczenie w międzynarodowych organizacjach. Paweł Jóźwiak, były prezes FEN, wyraził swoją opinię na temat występu Mameda Khalidova przeciwko Tomaszowi Adamkowi na głośnej gali KSW Epic w rozmowie z portalem MMA.pl. Nie, mnie nie zaskoczyło, bo Adamek badał Mameda i wiesz, tak ci co się nie znają, to mogą mówić, że Mamed tu super się pokazał i tak dalej. Mamed walczył chaotycznie, zmieniał pozycję, Adamek go wyczuwał i myślę, że już od czwartej rundy Mamed nie był w stanie niczym, by Adamkowi zagrozić, zaskoczyć, już był rozczytany i że każda ta kolejna runda już by była coraz bardziej na korzyść Adamka. Okej, ale ta punktacja sędziów, która została pokazana, zaskoczony byłeś czy... No, z punktacji wynika, że prowadził Mamed, no, ale Adamek się dopiero rozkręcał, bo on zawsze się rozkręcał. No, przeważnie miał na to 10-12 rund, tutaj miał tylko 6, także myślę, że od czwartej rundy już by była zmiana. Marcin Różalski podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obowiązkowych szczepień na COVID-19 w charakterystycznym stylu za pośrednictwem wideo na Instagramie. Schemat drugi. Ta o mózgu grupa, tak jak pryszcz, znów zaczęła wypowiadać się o szczepionkach, nie? Że znów muszą być obowiązkowe, że namawianie, bleble, po dobroci i tak dalej. Ty. Ci ludzie są naprawdę jebnięci, nie? Jak obowiązkowe szczepienia na COVID? Jak do tej pory jeszcze nie ma przebadanych szczepionek? Do tej pory toczą się procesy. Do tej pory, kurwa, niewyjaśnione są skutki uboczne, przez które ludzie poumierali.
No a ludzie kurwa znów pierdolą o tym samym, nie? Zostaw to! To jest kurwa nieprawda, nie? Jakim to trzeba być kurwa zjebem genetycznym i naprawdę bezmózgiem, żeby pierdolić cały czas tym samym, nie wyjaśniając tylu kurwa zgonów, nagłych zgonów. To, że kurwa producenci sami tego gówna mówią o tym, że to nie było przybadane i to był jeden wielki chuj. A ci znów kurwa swoje, nie? Saladin Parnasse przygotowuje się do walki o pas wagi lekkiej KSW w Paryżu. Zapowiadane intensywne treningi są kluczowe dla jego przygotowań, co pokazuje, udostępniając fragmenty sparingów. Mateusz Don Diego Kubiszyn przedłużył kontrakt z Grondą, co zapowiada więcej jego walk na gołe pięści w Europie. Napiszcie w komentarzach, przeciwko komu chcielibyście zobaczyć jego kolejną walkę. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, przyjechała do USA i dołączyła do treningu w klubie American Top Team, aby wspierać Mateusza Gamrota i Dustina Poyera podczas gali UFC 299. Udostępniła zdjęcie z trenerem Mike'em Brownem, sygnalizując swoje zaangażowanie. Dobrze wrócić na matę jednego z najlepszych klubów na świecie. Trochę czasu minęło, jutro ruszam do Miami i zaczynamy Fight Week przed UFC 299. Jestem podekscytowana walkami Mateusza Gamrota i Dustina Poyera, dwóch najciężej trenujących zawodników w klubie. Przyjemnością jest obserwować ich, jak trenują i występują na najwyższym poziomie. Merab Dvalishvili, czołowy pretendent w dywizji kogucie UFC, rozważa możliwość walki z Seanem O'Malleym i Marlonem Verą, oceniając ich jako potencjalnych rywali w rozmowie na podcaście Dimitriusa Johnsona. Widzę Seana jako niebezpiecznego rywala, ponieważ dobrze pracuje na nogach, ma nokautującą moc, ma bardzo mocny prawy cios i dobry timing. Widzę go jako niebezpiecznego fightera. Odkąd tylko wygrał na Dana White Contender Series i widziałem go w UFC, chciałem z nim zawalczyć, bo chcę stawiać sobie wyzwania i wciąż chcę tej walki. A jak widzę walkę z nim, myślę, że powinienem zacząć mądrze, cierpliwie, uderzać w stójce i czekać na okazję do obalenia. Jeśli się wybroni, wypuszczę go i spróbuję go obalić podobnie. Spowolnić go, zmęczyć i na końcu obalić. Myślę, że Vera jest równie dobrym fighterem. Bardzo inteligentny, czeka, jest cierpliwy, jest powolny, ale precyzyjny. Oczywiście ma spore doświadczenie w UFC. Przewalczył wiele walk, wygrywał i przegrywał. Jest niebezpieczny, ma też dobre kopnięcie, ale jego nie studiowałem jako oponenta aż tak bardzo póki co. Ale jedno jest pewne, będę ciężko trenował. Więc jeśli wygra Vera, zacznę się mu uważniej przyglądać, ale dalej robić to, co mam w zwyczaju. To nic osobistego. Jeśli przegram z nimi, okej, niech was Bóg błogosławi, nie ma problemu, takie są walki. Aljamain Sterling, były mistrz kategorii kogucie UFC, przewiduje, że nadchodzące walki mistrzowskie na gali UFC 299 nie dostarczy wielu emocji, spodziewając się bliskiej decyzji sędziów punktowych na korzyść obecnego mistrza. O'Malley jest na 100% bardziej uzdolnionym zawodnikiem. Jednak jest kilka rzeczy, takie jak odporność, serce do walki czy kondycja, które są przeoczone przez ludzi. Czuję, że Chito to ma. Jest jedna rzecz, która mnie martwi. Słyszałem z pogłosek, że Vera nie miał dobrego obozu. Nie wiem, jaka jest prawda, więc skłaniałbym się, że O'Malley to wygra. Nie uważam, aby go skończył. Powiedziałbym, że to skończy się niejednogłośnie decyzją. Uważam, że to będzie coś jak walka Francisa Ngannou z Derrickiem Lewisem. Myślę, że jeśli rywalizowałbyś Chito, to byś zawalczył z tym skurwysynem w cholernie nudny sposób. Nie możesz z nim walczyć agresywnie i próbować być ekscytującym, bo on jest zbyt dobry w tym, co robi. Umar Nurmagomedov po zwycięstwie na UFC Vegas 87 awansował do pierwszej dziesiątki rankingu kategorii kogucie UFC, co pozwoliło mu wyprzedzić byłego mistrza Dominika Cruza w rankingu. Khabib Nurmagomedov opowiada o zabawnych rozmowach ze swoim synem, który nie widział go nigdy w akcji, podczas specjalnej konferencji prasowej. Były mistrz UFC musi opowiadać na trudne pytania swojego potomka. On zadaje mi teraz za dużo pytań. Kiedy przeszedłem na emeryturę, miał tylko 3 lata i nic nie rozumiał, a kilka tygodni temu pytał mnie: tato, czy potrafisz walczyć jak Islam Makhachev? On jest bardzo dobrym zawodnikiem. Nigdy nie widziałem, żebyś tak walczył. Odpowiedziałem mu, że to bardzo dobre pytanie. Gdy walczyłem, miał tylko kilka lat. Był jeszcze małym dzieciakiem. Jake Paul wyraził niechęć do propozycji walki w MMA z Tonym Fergusonem, który wyzywał go na pojedynek, co sugerowano po jego ostatnim występie i rozmowie Tonego z Rampage'em Jacksonem. Zawalczę z każdym, kto wyjdzie z kontraktu z UFC. To łatwa walka. Chcę zrobić walkę dla PFL z odpowiednim rywalem. Nate Diaz odrzucił moją ofertę na 15 milionów dolarów. Zobaczymy, kto zaakceptuje walkę. Tony Ferguson mówił, że chce się bić? Nie wiem. Nie chcę, żeby tak skończyła się jego kariera. To smutne. To świetny gość. Nie chcę zrobić tego Tonemu.
Francis Ngannou zakończył obóz przygotowawczy do walki z Antonem Joshuą, wyrażając pewność w swojej umiejętności pokonania Anglika i niecierpliwość do ich pojedynku. Jak podkreślił w rozmowie dla Sky Sports: zakończyłem obóz przygotowawczy. To było 8 ciężkich tygodni. Czuję, że zrobiłem wszystko, co należało zrobić. Nie mogę się doczekać walki. Wierzę, że jeśli dobrze trafię, mogę znokautować każdego. Pytanie pozostaje otwarte o to, jak trafić takim ciosem. To jest najtrudniejsze. W tej wadze każdy może znokautować każdego. Kluczem jest jednak precyzyjne trafienie oraz to, aby móc wyprowadzić nokautujący cios, zarówno w pierwszej, jak i w 10 rundzie. To są prawdziwe szachy w ringu. Mimo zapowiedzi walki o pas mistrzowski PFL w wadze ciężkiej z Renanem Ferreirą, Francis Ngannou nie zamierza rezygnować ze starć w boksie. Jak wspomniał w trakcie jednego z wywiadów, Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder, cały czas mam w głowie te trzy nazwiska. Nadal chcę walki z Wilderem oraz rewanżu z Furym. Zobaczymy, czy do niego dojdzie. Wszystko zależy od najbliższego starcia z Joshuą. Ze względu jednak na kontrowersję z pierwszego pojedynku, kiedyś powinno dojść do rewanżu z Furym. Trzeba będzie to wszystko poukładać. Natomiast Wilder dalej jest na mojej liście. Michael Page przygotowuje się do swojego debiutu w UFC, mając nadzieję na przyszłą walkę o mistrzostwo w Wielkiej Brytanii z Leonem Edwardsem. W rozmowie z UFC, Anglik wyraził marzenie o takim starciu. W UFC nie ma walk na przetarcie. Holland jest świetnym rywalem na pierwszą konfrontację. Jest twardzielem i daje dobre show. Jestem jego fanem. Lubię Leona. Nie ma między nami złej krwi, ale ostatecznie walczymy dla pieniędzy. W przyszłości widzę siebie walczącego z Leonem na stadionie w Anglii. Niezależnie od wyniku walki, pas pozostanie na Wyspach. Ta wizja jest dla mnie ekscytująca. Dustin Poirier szykuje się do swojego kolejnego występu w UFC. Jego trener Mike Brown przewiduje, że Dustin zaprezentuje walkę, która może zostać uznana za starciem roku. Mieliśmy solidny obóz. Myślę, że jeden z najlepszych w karierze Dustina. On jest w świetnej formie. Całkowicie zdrowy. Czas dać mu działać. Jest gotów, by walczyć i mówi, że już dawno nie czuł się tak dobrze. Jestem pewny Dustina przed sobotą. To będzie kolejna, szalona, dzika walka. Dustin nie potrafi zamulać. Zawsze nastawia się na 25 minut twardej walki. Benoit Saint-Denis jest podobnym typem zawodnika. Nie spodziewam się, żeby to starcie miało rozegrać się na pełnym dystansie, ale przewiduje, że będzie pojedynkiem w typie walki roku. To będzie oczywiście stresujące dla trenera, ale będzie to również prawdziwy klejnot dla fanów. Daniel Omielańczuk wyraża mocne wsparcie dla Gamrota i Leksiejczuka na UFC 299, będąc pewnym ich zwycięstwa. Wygra to i to wygra przed czasem, wiesz, to jest młody, ambitny chłopak, który, wiesz, cały czas się rozwija i z każdej walki na walkę będzie jeszcze coraz lepszy, więc trzymam ogromnie za niego kciuki. Tak samo za drugiego, to samo, wiesz, młody, ambitny idzie, więc jak burza, więc fajnie. Martin Lewandowski sceptycznie odnosi się do szans UFC na odniesienie sukcesu w Hiszpanii, uważając ten rynek za słaby i niegotowy. Porównując do innych krajów Europy Zachodniej, jak Francja, stwierdza, że Hiszpania jest znacznie mniej atrakcyjna dla MMA. Wspomina o potencjalnym, ale mało prawdopodobnym wydarzeniu UFC na stadionie Realu Madryt, podkreślając, że strategia UFC skupia się na innych rynkach. Lewandowski podkreślił trudności związane z organizacją gali UFC w Hiszpanii, porównując rynek hiszpański do innych rynków europejskich. Podczas rozmowy z Jarosławem Świątkiem, Lewandowski wspomniał o słabym rynku MMA w Hiszpanii i małej liczbie lokalnych zawodników MMA. Twierdził, że choć obecność mistrza takiego jak Ilia Topuria może zwiększyć popularność UFC w danym kraju, to Hiszpania prawdopodobnie nie zobaczy w najbliższym czasie gali na stadionie, a UFC skupia się głównie na rynkach, gdzie istnieje już ugruntowana baza fanów i znacząca rozpoznawalność marki. Conor McGregor jest otwarty na trzecią walkę z Nate'em Diazem, preferując wrzesień na gali UFC 306 w Las Vegas. W serii pojedynków z Diazem jest na razie remis, 1-1, a McGregor liczy także na walkę z Chandlerem w czerwcu. Chciałbym trylogii podczas meksykańskiego święta niepodległości w Sphere. W czerwcu Chandler, we wrześniu Diaz. Poinformowałem o tym. McGregor wyraził nadzieję na walkę w czerwcu, jednocześnie czekając na oficjalne potwierdzenie daty. W serwisie Instagram podczas sesji pytań od fanów zaznaczył swoje zainteresowanie organizacją pojedynku. Nadal mam nadzieję na 29 czerwca. Brak działań w tej sprawie powoduje jednak brak entuzjazmu. Potrzebuję, aby szybko zapadła decyzja. Jestem najbardziej testowanym zawodnikiem w nowym systemie, a nadal nie mam daty walki. To wszystko oczywiście nie pomaga. Liczę na to, że niedługo karty się ułożą i pojawi się data. To wyeliminuje czynnik rozpraszający i zacznie się prawdziwa praca. Jan Błachowicz, były mistrz w kategorii półciężkiej UFC, podzielił się aktualnymi informacjami o swoim zdrowiu. Przez Instagram poinformował, że niebawem czeka go operacja drugiego barku, ale jego leczenie przebiega zgodnie z planem i optymizmem oczekuje powrotu do treningów. U mnie podział wygląda następująco. Jeden bark po operacji, drugi dopiero przed nią. Na szczęście wszystko idzie zgodnie z planem i nie mogę doczekać się powrotu. Trzymajcie kciuki. Zabieg numer 2 niebawem. Dricus du Plessis wyjaśnił, dlaczego odmówił walki z Israelem Adesanią na UFC 300, wskazując na kontuzję jako powód niechęci do rozpoczynania obozu przygotowawczego. W swoim podcaście zaznaczył, że to on zadecyduje o momencie powrotu do UFC. To byłaby wielka walka. Mieliśmy ofertę. Wiele osób jednak nie zdaje sobie z tego sprawy. Czemu miałbym zaczynać obóz przygotowawczy z kontuzją, skoro jestem mistrzem? W przeszłości ryzykowałem, ale czemu teraz miałbym ryzykować? Jestem mistrzem. Będę się bił, kiedy będę gotowy. Myślę, że Izzy źle się ocenia. Myślisz, że nadal jest mistrzem. Nie jest. Będziesz walczył ze mną, kiedy
dostaniesz na to okazję. Nie dyktujesz, kiedy ja będę się bił. Renato Moicano wyraził wsparcie dla Mateusza Gamrota przed jego walką z Rafaelem Dos Anjosem, uznając ją za trudne zadanie dla Polaka. Moicano podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat w nagraniu na swoim kanale, podkreślając swoją wiarę w zwycięstwo Gamrota. To jest walka, w którą osobiście dużo zainwestowałem. Gamrot jest moim przyjacielem, jest jednym z moich partnerów treningowych w ATT. Dużo sobie pomagamy, więc oczywiście chcę zobaczyć go jako zwycięzcę. A dodatkowo, Rafael Dos Anjos kiedyś mnie pokonał. Liczę więc, że Gamrot mnie pomści, ale żarty na bok, to jest bardzo, bardzo trudna walka dla utypowania. To nie będzie łatwe zadanie. Dos Anjos moim zdaniem ma lepsze jiu-jitsu i lepiej radzi sobie na macie. Mateusz ma lepsze zapasy i świetnie sprowadza rywali, ale nie zawsze udaje mu się utrzymać ich na macie. To będzie trudne zadanie, ale jednak w roli faworyta widzę tu Gamrota. Obaj są świetnymi zawodnikami, obaj mają świetne cardio. W tej walce wiek Dos Anjosa może okazać się kluczowy. Mateusz Gamrot, polska nadzieja w wadze lekkiej UFC, zareagował na komentarze kolegów z klubu dotyczące jego nadchodzącej walki, sugerując możliwą rozmowę wychowawczą. Temat został również omówiony podczas wywiadu z Arturem Mazurem na kanale Klatka po Klatce. Wyjaśnię to może z nimi na sali, nie będę komentował tutaj publicznie, bo myślę, że te słowa są nie na miejscu. No i tyle po prostu, nie? Ale wiesz, że oni mówili to z troską o tobie. To nie jest tak, że wiesz, raczej... Nikt się nie musi troszczyć o mnie, bo sam potrafię się o siebie zadbać generalnie, więc jest okej, okay, nie? Wiesz, słuchaj, jest to tak nafeszerowana gala UFC 299, że każda walka, każde zestawienie na tej karcie walk mogło być walką wieczoru innej gali, więc... no nie ma stare znaczenia, no dla mnie lepiej, bo szybciej zawalczę, mniej się będę stresował, więc luzik, stary, teraz jestem w prelimsach, w przyszłej walce będę w walce wieczoru na przykład numerowanej gali i to też nic nie zmienia. Michał Oleksiejczuk, znany jako Husarz, przygotowuje się do swojej 13. walki w oktagonie. W wywiadzie dla kanału In The Cage podzielił się swoimi przemyśleniami na temat nadchodzącego przeciwnika. Takim nieszablonowym, często właśnie walczącym na decyzję, no nieustępliwym, dobrym zawodnikiem, dobrym strajkerem przede wszystkim, więc też UFC zestawiło nas po to, żeby ta walka była efektowna i mam nadzieję, że taka będzie, więc no, bardzo dobry rywal na rozkładzie i zwycięstwo z nim no, może bardzo dużo mi dać, więc bardzo się cieszę. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał In The Cage, link w opisie. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.